cześć, tu Kepson. Jesteśmy w podróży do Ciechanowa, tu z kolegą Albertem już po raz drugi. Wcześniej nagrywaliśmy razem podlaski, dzisiaj podobna podróż. Teraz przejeżdżamy przez Różan. Pisałem na Facebooku, co tam ludzie polecają i wybieramy się do lokalu Mac Jack. Zobaczymy, czy dobre jedzenie tam mają. Teraz za oknem Maków, dalej w trasie do Ciechanowa. Maków mazowiecki, po trasie, tak jak mówiłem, kto z okolic. Bo też pytałem o to dzisiaj na Facebooku, ale akurat za dużo ludzi się nie zgłosiło. Kto z okolic poleca coś dobrego tutaj, może napisać, może odwiedzimy w najbliższym czasie. Mam tutaj jakaś wycinka, widzę plac w Makowie. Kredyty. Stoimy w korku. Która jest godzina? 9:35. Mac Jack otwarty od 10, ale tam jeszcze troszkę później będziemy, żeby nie było tak jak ostatnio w Radzyniu Podlaskim, że zaraz po otwarciu i tam średniej jakości żeśmy dostali mięso, więc... W lokalnym Tesco w Makowie. A co ty szukasz pampersów? No to tutaj było. Takich. Jakie to są, do ilu? Trójki i czwórki, czyli 60. To chyba, nie? Takie. To jest właśnie teraz 5-9 kilo, ale to jest... Wjeżdżamy powoli do Ciechanowa. Tutaj akurat przyjeżdżaliśmy do jakiegoś tam centrum handlowego. Za chwilkę jeszcze pokażę za okna w samochodzie, bo tam dużo nie będę zwiedzał. Zobaczycie sobie, jak wygląda miasto, kto tutaj właśnie z tego miasta może pisać co jeszcze dobrego, bo będziemy może jak za jakiś czas. A dzisiaj Mac Jack, bo tam na Instagramie mi kolega pisał, na Facebooku w zasadzie też wygrała ta pozycja. Tutaj już przyjeżdżaliśmy obok lokalu, ale jeszcze na razie załatwić jedną sprawę, za chwilkę tam zajedziemy. A to przedszkole, tak? Tutaj właśnie zajechaliśmy do przedszkola w Ciechanowie, bo Albert prowadzi taką działalność, obsługuje właśnie tego typu miejscówki w zabawki i różne takie właśnie samochodem dostawczym przyjechaliśmy w zabawki, też nagłośnienie, takie piknikowe, także tutaj macie napisane, kto jakby był ktoś zainteresowany zakupem, to na pewno tutaj firma spełni oczekiwania po InterEdu, tak jak mówię. Zachęcam do współpracy. Tutaj właśnie zajechaliśmy do przedszkola w Ciechanowie, bo Albert prowadzi taką działalność, obsługuje właśnie tego typu miejscówki w zabawki i różne takie właśnie samochodem dostawczym przyjechaliśmy w zabawki, też nagłośnienie, takie piknikowe, także tutaj macie napisane. I tak jak mówię, kompleksowe wyposażenie szkół i przedszkoli InterEdu Alberta firma, także kto zainteresowany może skorzystać. Tak się prezentuje ten lokal. Tu ogólnie jest pizza i kebab i to jest oddzielone, czyli fajnie, nie? Bo nie, jak to po pizzę, to w drugim lokalu. Ja zamówiłem sobie za 14 zł i 10 groszy razem właśnie z pakowaniem na wynos rollo. Kurczak, bo tylko kurczak w tym momencie dostępny. Jesteśmy po 11 już chyba jest, nie? Po 11 tam godzinę od otwarcia. Tak to się prezentuje, za chwilkę powiemy jak wygląda. Tak jak mówię, tak to się prezentuje wielkościowo. Wydaje mi się, że dość spory. 13,50 to zamówienie kosztuje. A do tego płacimy jeszcze 60 groszy za pakowanie na wynos. Tutaj widzicie w reklamówce. Albert zamówił boxa, miksa, tak? Czy box? Zupa. Zupa. Serpeta od góry, zalany tym sosem. Tak to się prezentuje. Bardzo dużo sosu. Moje zamówienie, o proszę bardzo. Tortilla mięciutka. Dużo warzyw, za chwilkę zobaczymy jak to współgra. Od góry widzimy tutaj pomidor, ogórek, kapusta, sam ten placek, tortilla. Mięciutki, jednakże dobrze tutaj też wypieczony na tym grillu. Pierwsze moje wrażenie takie, że sos poprosiłem o ostry, a jest taki bardziej pikantny i jakby na bazie jogurtu. Tak to wygląda.
taki zabijasek. Zamówienie w takim sreberku, jak widzicie, bez tego myślę, że wszystko by się znalazło na moich kolanach. Tak to jeszcze utrzymuję tutaj w równowadze to wszystko. Tak jak mówię, ten sos w ogóle nie ostry, mimo że poprosiłem o ostry. Kolegę pani tutaj pytała, czy chce bardzo ostry, czy ostry. A mnie nie. Ja powiedziałem, że ostry. A nie bardzo ostry w sumie. I ten jest słabiutki, taki pikantny, lekko, bardzo majonezowy. Nie majonezowy, tylko taki jogurtowy, jakby. Tak jak mówię, jesteśmy o 11, po 11.20 dokładnie. Lokal otwarty od 10. Tylko kurczak na razie był dostępny. Z swoją budową to moje zamówienie trochę przypomina jakby takiego wrapa. Często czy w McDonaldzie, czy właśnie w takich daniach, restauracjach typu amerykańskiego dostępne. Tak jak mówię, na samym początku sama surówka i sos razem z tym plackiem, taka wersja wegetariańska jakby, bo mogłoby być to też bardziej przemieszane tym mięsem, ale za chwilkę powiemy też coś o mięsie. Nie mogę tutaj określić za bardzo w stosunku mięsa do surówek, bo nie mogę tego jakby rozwalić, bo to się całe rozpieprzy. Jeśli chodzi o to moje zamówienie, to niestety mięso to tylko dodatek do tej surówki tutaj w tym wypadku. Kapusta biała, widzę marchewkę. Zjadłem już prawie połowę, a mięsa dosłownie kilka kawałków. Zauważyłem też ser feta. U ciebie też było, nie? No. Taki posmak właśnie tego sera. Coś innego. Myślę, że tego typu kebab by przypasował dziewczynom, nie? No, o tym samym mówiłem. Że taki warzywny. Za dużo osób w sumie. No, by był sporo lepszy. Chłop to lubi właśnie mięchem sobie dopalić. Tutaj taki bardziej leciutki, na lekko. Fit kebab, o. Pozycja myślę bardziej dla dziewczyn. Właśnie stoimy przed lokalem, jemy, bo tam ludzi trochę, mimo że niedaleko, niedawno po otwarciu, ale widać, że popularny lokal, bo już ludzie się zbierają od samego. Finalnie udało mi się dokopać do tego mięsiwa kurczak słonawy, ale taki delikatnie słony i ogólnie bardzo cienko pokrojony. Tylko niestety bardzo mało go w tej pozycji. Albert, co mówił, boksa, to mięsa było trochę, co? Nie, no było, ale mało czuć przez ten sos. No. Sosik ostry, nieostry, także to też minus. Ocena końcowa. Szósteczkę daję, ale z tego względu, że... Ja to samo. Że chciałbym właśnie spróbować może drugiego rodzaju mięsa i w grubej bule, bo tak jak mówię, tutaj tak delikatnie bardzo jogurtowo. 6/10 to zamówienie dla dziewczyn powinno przypaść do gustu. Standardowo pod koniec trochę więcej tego mięsa, ale myślę, że lepiej bym tutaj zwrócił uwagę, jakbym robił takiego kebaba właśnie na przemieszanie tych składników od samej góry, bo na początku jemy samą surówkę, potem mięsa troszkę. Myślę, że i tak stosunek mięsa do tych surówek, do pomidora 30-70, także no tak średnio. Za 14 zł porcja może nie za duża, ale jest to coś innego, jeśli chodzi o Ciechanów. Ogólnie wiem, że to sieciówka jest ten Mac Jack w innych miejscowościach, może porównamy sobie do innych. Kto właśnie z tego miasta może pisać jeszcze, co tu warto odwiedzić kiedyś. Pojechaliśmy do Ciechanowa po kebabie. Czas wracać. Kepson TV, podróże za kebabem. Zapraszam na Instagram. Instagram.com/kepsi6000, Facebook.com/kepsonpoland. Ja bardziej korzystam z poleceń wysyłanych przez Instagrama i przez Facebooka, także piszcie tam te polecenia, bo z YouTube'a to ja i tak nie pamiętam. Widzimy się za jakiś czas. Pozdrawiam. Cześć.